I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Oryginalny. Prawda? Czym jest prawda? Uroczyście przysięgam. W dzieciństwie uczymy się, że pewne fakty nie podlegają dyskusji. Ale dla tyranów działających. W świecie pełnym chaosu prawda jest często niewygodna. Zmarły w drodze. Prawda to kłopot. Dla autokratów i dyktatorów. Ponieważ zachęca do dyskusji. Prawda sugeruje, że możemy kwestionować to, co słyszymy. Niewielu tyranów walczyło z prawdą. Tak nieustępliwie jak ten człowiek. Józef Stalin. Józef Stalin. Dyktator ZSRR w latach 1929 do 1953. Który za pomocą propagandy, dezinformacji i innych sztuczek utrzymywał władzę nad Związkiem Radzieckim. Stalin dał ludziom fundamenty ich rzeczywistości. To proste, jeśli coś leży w interesie rewolucji, jest prawdziwe. Opanowawszy zasady z księgi, kontrolował życie obywateli. Nie ma już tak zwanej wolności jednostki, a także ich umysły. Czwarty. Kontroluj prawdę. Józef Stalin. Podczas 30 lat rządów nad Związkiem Radzieckim Stalin obalił wszystkie instytucje, które podważały jego władzę. By zrozumieć, jak tego dokonał, najpierw musicie poznać kilka ważnych faktów o nim samym. Fakt kratka 1. Stalin urodził się w Gruzji i nie nazywał się Stalin. Stalin urodził się jako Josif Dżugaszwili, historyk, Uniwersytet Michigan, w gruzińskim miasteczku Gori, na obrzeżach Rosji. Później postanowił zmienić nazwisko na Stalin. Wywodzi się ono od rosyjskiego słowa stal i oznacza człowiek ze stali. Fakt kratka 2. Stalin był terrorystą. W wieku 20 lat dołączył do bolszewików, marksistów pragnących obalić rząd. Podejmowali się przemocy. Stalin sam stał na czele małej grupy terrorystów. Stalina wielokrotnie aresztowano i zsyłano na Syberię, ale uciekał i znów dołączał do bolszewików. Ci, którzy przeżyli, zahartowali się i stali się silniejsi. Fakt kratka 3. Stalin przyciągnął uwagę przywódcy rewolucji, Lenina. Stalin zwrócił uwagę Lenina dzięki swojej skuteczności. Historyk, uczelnia Bart. Kiedy bolszewicy przejęli władzę w 1917 roku, Lenin umieścił Stalina na czele kluczowego ministerstwa. W 1922 roku Stalin został sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej. Było to wtedy stanowisko biurokratyczne. Inni traktowali go z pogardą i mieli za zwykłego urzędasa. Był to spisek, który Stalin uknął celowo. Politolog, Uniwersytet Carleton, by nie widziano w nim zagrożenia. W ten oto sposób Stalin zyskał władzę i wpływy. Ale żeby zostać tyranem, musiał wymanewrować rywali i uciec od przeszłości. Na szczęście księga podpowiada, jak wystartować z czystym kontem. Napisz historię na nowo. Ktoś kiedyś powiedział, kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość. Stalin interesował się historią. Wiedział, że nie można siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż prawa historii same zadziałają. Trzeba im to narzucić. Racja. I wiedział to nie tylko Stalin. By odnowić ducha dumy narodowej, Hitler kazał dowództwu nazistów zniszczyć pomniki I wojny światowej w okupowanej Europie, wymazując dowody dawnej przegranej Niemiec. Reżim Kimów w Korei Północnej utrzymuje
że to Korea Południowa rozpętała wojnę koreańską. Choć tak naprawdę to Korea Północna najechała Seul. Mao Tse-tung stanowczo zaprzeczał, że Chińczycy głodowali w wyniku jego wielkiego skoku naprzód. Mimo iż istniały dowody, że z głodu zginęło 45 milionów osób. Moskwa, rok 1923. 6 lat, zanim Stalin został dyktatorem. W 1923 roku Władimir Lenin podupadł na zdrowiu. Stalin wraz z Lwem Kamieniewem i Grigorijem Zinowiewem mają teraz rządzić krajem. Tymczasem Stalin planuje kolejne ruchy. Stalin musiał pokazać, że był dziedzicem Lenina i że mieli taką samą wizję. Ale był jeden mały problem. U kresu życia Lenin nabrał wobec Stalina podejrzeń. Mówił, Stalin jest zbyt arogancki i nietolerancyjny. Jeśli będzie mu się dalej na to pozwalać, podzieli partię. Styczeń 1924 roku. Lenin znajduje się u progu śmierci. Stalin rozpoczyna proces nadawania ich relacji pozytywnego wizerunku. Gdy Lenin umiera, Stalin natychmiast planuje jego pogrzeb. Wygłasza płomienne wykłady na temat filozofii Lenina. Zezwala na budowę mauzoleum Lenina w centrum Placu Czerwonego, by udowodnić, że łączyła ich głęboka więź. Stalin rozpowszechnia wspólne zdjęcie z Leninem, ale najpierw każe powiększyć swą sylwetkę, żeby Lenin był od niego nieco mniejszy i zmniejszyć odległość dzielącą go od Lenina. Dodatkowo wygładzona zostaje cera Stalina, napiętnowana dawną walką z ospą i wydłużona ręka, uszkodzona w wypadku powozu. Jedno z pierwszych sfotoszopowanych zdjęć w historii. Zabiegi, by przedstawić relacje z Leninem w nowym świetle, opłacają się. W ciągu 5 lat Stalin umacnia pozycję na czele radzieckiego rządu, odsuwając na bok wszystkich konkurentów. Na ścieżce do władzy absolutnej został jedynym przywódcą Związku Radzieckiego. Od tamtego czasu Stalin tworzył własną historię partii komunistycznej i wszyscy byli takiego spojrzenia na historię uczeni. Ale fałszowanie przeszłości nie pomoże, jeśli obywatele będą mieli dostęp do źródeł bieżących informacji. Jeśli macie wygrać wojnę z prawdą, dopiero zaczęliście. Wszystko o CENZURUJ. Bardzo potężnym pisarka narzędziem jest kontrola informacji. Zastrzeżone, kiedy można zablokować kanały informacji. Można też przeforsować konkretną narrację i uczynić ją nową rzeczywistością obywateli. Wykładowczyni. Stalin nie musiał tego robić sam. Miał już przewagę. Stalin odziedziczył dyktaturę totalitarną. Mieli całkowitą kontrolę nad mediami. Oczywiście za czasów caratu istniała cenzura, ale to było nic w porównaniu do cenzury Stalina. O czym nie można mówić za Stalina, jeśli chodzi o zabronione tematy. Stalin pomyślał o wszystkim. Dochody jednostek? Zakazane. Podwyżki cen, cokolwiek na temat niedoboru żywności albo głodu? Okropne. Statystyki zbrodni, bezrobocia czy bezdomności? Skandal. Sprawozdania z katastrof. Na przykład trzęsień ziemi i wypadków samolotów. Wieści o warunkach w więzieniach. Zagraniczne reklamy. To nie wszystko. Nazwiska urzędników i ich małżonków. Dostępność leków. Informacje architektoniczne na temat Kremla oraz wieści o remoncie Teatru Bolszoj za rządów Stalina.
biblioteki niszczyły, cenzura scen lub ograniczyły dostęp do tekstów uznanych za obraźliwe. Chroniono zatem podatne na wpływy radzieckie umysły przed postaciami jak Sherlock Holmes. Dlaczego Sherlock Holmes był bardzo niezależny? Być może był zbyt dużym indywidualistą dla skolektywizowanego umysłu stalinizmu. I Robinson Crusoe. Robinson Crusoe to bohater kapitalistyczny. Jest przedsiębiorczy. Przeżył mimo ograniczonych środków. Cenzura. Cenzura książek to skrajność? Poczekajcie, aż nadejdzie prawdziwy kryzys, by umożliwić transformację gospodarki. Politolog Uniwersytet Nowego Jorku. Stalin rozpoczął proces reformy radzieckiego rolnictwa. Zakładając gospodarstwa kolektywne, postanowiono przekształcić chłopów w zaopatrzeniowców miast, wojska i eksportu. Wynikiem był głód. Ukraina 1931. Dwa lata po dojściu Stalina do władzy. Miliony osób na samej Ukrainie zagłodzono na śmierć. Dochodziło do kanibalizmu. Nie pisano o tym w prasie. I ludzie w ogóle o tym nie wiedzieli. Zamiast przyznać się do błędu, Stalin postanowił poświęcić te miliony istnień dla ważniejszego dla siebie celu, czyli utrzymania istniejącego ustroju socjalistycznego. Stalin stworzył własną rzeczywistość. Wszystko jest pod kontrolą. Zajmiemy się wszystkim już niedługo. Jednocześnie Stalin ukrył Ukrainę przed wzrokiem całego świata. Horror na Ukrainie. 6 milionów ofiar. Ale sępy z prasy międzynarodowej zawsze się jakoś wcisną. Postępujcie zgodnie z księgą zasad, a nie zostaniecie z tym problemem sami. UW i EDZ, osoby z zewnątrz. Rok 1932. 3 lata po dojściu Stalina do władzy. W latach 30. wiele osób z Zachodu, a zwłaszcza liberałowie i lewicowcy, uważali Związek Radziecki za alternatywę dla kapitalistycznego kryzysu. Nie chcieli wierzyć w złe doniesienia. Poprzednik Stalina, Lenin, podobno ukuł określenie takich niespodziewanych sojuszników: pożyteczni idioci. Chodzi o to, żeby wykorzystać ich słabości. Łechce się ich ego i kusi pieniędzmi, żeby przejęli narzuconą narrację, co z kolei nadaje wiarygodności i legitymizuje reżim. Nie tylko Stalin zdawał sobie z tego sprawę. Zwolennikami Hitlera byli książę i księżna Windsor oraz Charles Lindbergh, którzy uwznioślili jego wizerunek, gdy świat zwrócił się przeciw tyranii Fidela Castro na Kubie. Kolumbijski pisarz Gabriel Garcia Marquez pozostał jego przyjacielem i obrońcą. Kim Jong-un znalazł niespodziewanego sojusznika w byłej gwieździe NBA Denisie Rodmanie. Stalin posunął się dalej. Zaprosił szereg lewicowych pisarzy i myślicieli. Od George'a Bernarda Shaw'a przez H.G. Wells'a po Jean-Paul'a Sartre'a, by zobaczyli socjalistyczną utopię swych snów na własne oczy, ale by przekonać świat do swojej prawdy, Stalin musiał zwerbować zaufany głos, cieszący się autorytetem, Waltera Durentaiego, korespondent New York Times w Moskwie. Durenti był korespondentem New York Times w Moskwie od 1922 roku. Ale koledzy po fachu kojarzyli go jako kobieciarza z drewnianą nogą, a nie człowieka z zasadami. Plotki o ambicji i wątpliwej etyce Durentaiego docierają na Kreml. Stalin dostrzega potencjał reportera. Durenti może odwrócić uwagę od głodu.
Stalinowi nie można ufać. Stalin proponuje Durantajemu wywiad na wyłączność na Kremlu, podczas którego wychwala cuda komunizmu i swój plan na dobrobyt w kraju. Durenti jest wdzięczny. Pisze entuzjastyczne artykuły o radzieckim przywódcy. W Czerwonej Rosji panuje stalinizm, nie komunizm. Durantajego zaproszono na Ukrainę, będącą poza zasięgiem dziennikarzy. Zabrano go na Ukrainę i wybiórczo pokazano miejsca, w których nie panował głód. Ale im dalej w głąb terenów wiejskich, tym trudniej było zafałszować rzeczywistość. Czy Durenti o tym napisał? Nie. Wciąż utrzymywał, że pogłoski o głodzie są przesadzone. Rosjanie głodni, ale NIEZAGŁODZENI. Fałszywe reportaże przyniosły Durantajemu nagrodę Pulitzera i ukształtowały reputację Stalina na całym świecie. Cenzurę macie już z głowy, a sojusznicy robią wam dobry PR za granicą. Więc pora na kolejny poziom wojny z prawdą. By to uczynić, musicie zająć się najświętszą instytucją ze wszystkich. Zniszcz Boga. Religia zwykle odpowiada na pytania, na które nie da się odpowiedzieć. Jaki jest sens życia? Dlaczego tu jesteśmy? Jako tyrani macie miejsce tylko na jedno źródło duchowej prawdy. Bóg jeden wie, że chodzi o was samych. Stalin chciał zniszczyć religię. Nie tylko dlatego, że religia to opium dla mas. Był przeciwko kościołowi, bo ten posiadał złoto, kamienie szlachetne i cenne dzieła sztuki. Bogactwo, którego Stalin potrzebował, żeby zbudować państwo radzieckie, ale by zniechęcić ludzi do wiary. Nie wystarczy stłumić religii. Trzeba ją zastąpić. W miejsce religii w Związku Radzieckim pojawił się inny dogmat. Nazywano go marksizmem-leninizmem. Zamiast Bożego Narodzenia i Wielkanocy stworzyli własne święta. Święto pracy 1 maja i 7 listopada, czyli rocznica dojścia bolszewików do władzy. Zamiast Jezusa i świętych, reżim Stalina kazał ludziom naśladować i czcić komunistycznych męczenników. Jak ten chłopiec. Pawlik Morozow. Według opowieści, 13-letni Pawlik Morozów był wzorowym uczniem i gorliwym młodym komunistą, który mieszkał w małej wiosce, głęboko w Uralu. Pewnego dnia jego lojalność wobec państwa zostaje poddana próbie, gdy odkrywa, że jego ojciec gromadzi zboże i sprzedaje je dla zysku. Postanawia podjąć patriotyczną decyzję. Donosi na ojca, informując tajną policję o jego przestępstwach. Ale jego wuj, dziadkowie i kuzyn nie są zadowoleni. Pojawiają się znienacka w pobliskim lesie i zabijają Pawlika. Radzieckie gazety opisują tę straszliwą zbrodnię i Pawlik zostaje bohaterem ludowym, a jego krewni zostają straceni. Stalin robi wszystko, by zapamiętano tę historię. O Pawliku pisane są piosenki, sztuki teatralne, książki i opery. Ale ta opowieść ma pewien zwrot akcji. To prawdopodobnie fałsz. Po upadku Związku Radzieckiego dowiedzieliśmy się, że Pawlik Morozów to zmyślony radziecki mit, będący częścią propagandy. Jeśli myślicie, że to ma znaczenie, nie słuchaliście uważnie. Kiedy państwo zastępuje religię, wasza prawda staje się boska. A mimo to niektórzy wasi ludzie będą uparcie trzymać się innej prawdy, tak zwanych faktów naukowych. Nie martwcie się, nimi też możecie się zająć. Zamontujcie w nauce.
kultura nauki i badań, w której istnieje pojęcie historyczka obiektywnych faktów i wniosków, nie wynikających z ideologii, ale zgodności z faktami. To przekleństwo tyranów. Oczywiście, że tak. Naukowcy mają swoją prawdę za lepszą. Mistyfikacja. Ale tak nie może być. Hiszpański dyktator Francisco Franco rozwiązał Krajową Radę Naukową i odrzucił na przykład teorię ewolucji, bo wraz z partią uważał ją za sprzeczną z chrześcijańskimi wierzeniami. Hitler miał ścisłą kontrolę nad tym, którymi dziedzinami nauki można się zajmować, i odrzucił teorię względności oraz mechanikę kwantową na rzecz takich dziedzin jak fizyka aryjska. Prezydent Gambii Yahya Jammeh zmusił tysiące osób z wirusem HIV do odrzucenia tradycyjnego leczenia na rzecz jego własnego remedium, które miało zniszczyć wirus w ciągu 3 dni. Oczywiście nie niszczyło. Opinia Stalina na temat dziedzin nauki była pod wieloma względami podyktowana jego ideologią. Jeśli fakty nie pasowały do paradygmatu, można je było zignorować. I to kazano robić naukowcom. Doskonale rozumiał to rewolucyjny biolog Trofim Łysenko. Trofim Łysenko 1898-1976. AGROBIOLOGI genetyk. Łysenko był przekonany, że problemy ZSRR z niedoborem żywności rozwiąże zastosowanie marksizmu wobec roślin. Robił różne głupstwa. Wystawiał na przykład zboże na działanie zimna, myśląc, że kolejne pokolenia tego zboża będą na nie odporne. To kompletny absurd. Ale utrzymywał, że te pomysły są bliższe zasad marksizmu. Stalinowi się to podobało. Stalin zapraszał Łysenkę, by wygłosił przemowę na Kremlu, w której Łysenko atakuje współczesną genetykę, kwestionuje lojalność krajowych naukowców i obiecuje, że jego rewolucyjne teorie zakończą głód w ZSRR na zawsze. Stalinowi się to podoba. W ciągu kilku lat zakazuje innych teorii genetycznych, usuwa profesorów ze stanowisk i zamyka laboratoria. Pozbywa się wszystkich, którzy protestują. Rozpętała się wojna w świecie radzieckiej nauki, a zwłaszcza w dziedzinie biologii. Wskutek tego wszystkiego, w ramach propagandy Stalin maluje Łysenkę jako genialnego i rewolucyjnego naukowca. Ale hipotezy Łysenki nie sprawdzają się w praktyce, co wywołuje kolejne śmierci i ubóstwo wśród obywateli ZSRR. Dlatego oczywiście Łysenko pozostaje na stanowisku do 1964 roku. Stalin uważał zdolność Łysenki do naginania faktów w danej dziedzinie za ważny wyraz lojalności. A to było dla Stalina ważniejsze niż fakty naukowe. Podsumujmy. Po zdyskredytowaniu nauki, zniszczeniu religii, napisaniu historii na nowo i podmianie faktów na propagandę, powinniście zauważyć rezultaty wojny z prawdą. Ale jest jeszcze jedna przeszkoda na drodze do absolutnej władzy nad umysłami i życiem obywateli. Ich wiara w siebie nawzajem. Relacje obywateli to zagrożenie w ustroju autorytarnym. Nie ma zasad ani wartości, które byłyby ważniejsze niż lojalność i posłuszeństwo wobec rządzącego. Pozbycie się tego zagrożenia wymaga nie lada odwagi. Zapnijcie pasy. Wyelimin zaufanie. Brak zaufania
To wyjątkowo potężne narzędzie. Jeśli nikomu nie ufamy, z własnej woli oddajemy się władzy państwa, bo wszystko inne jest podejrzane. Myślicie, że po całej tej wojnie Stalina z prawdą będzie miał to w kieszeni, ale tyran musi cały czas pracować. Moskwa 1934. 5 lat dyktatury Stalina. W 1934 roku prawda jest taka, że na drodze Stalina wciąż stoją przeszkody. Nie pozbył się wszystkich wrogów. Wszystko zapoczątkowały procesy pokazowe, podczas których osoby na czele partii komunistycznej były publicznie sądzone pod zarzutem członkostwa w antyradzieckim spisku, ale w całym tym nastawianiu ludzi przeciwko sobie czystki w rządzie były dopiero początkiem. Lew Kamieniew, zdrajca. Skoro bohaterowie rewolucji to zdrajcy, Grigorij Zinoviev, wróg. Kto jeszcze mógł zdradzić? Wniosek nasuwa się sam. Każdy. Takie było ogólne zdanie. Istnieje wielki spisek przeciwko nowemu państwu. Waszym zadaniem jest odnalezienie spiskowców. Co ma zrobić lojalny obywatel? Sąsiedzi donoszą na sąsiadów. Czasem dzieci donoszą na rodziców. Wszystko przeistoczyło się w ogromną masakrę. Wielki terror. Podczas wielkiego terroru zabito ponad 750 tysięcy osób. Było to częścią planu generalnego Stalina. Napisał notatkę: jeśli zabijecie 100 osób i pięcioro z nich to wrogowie ludu, to niezła proporcja. Taki był model Stalina. Można zabić zbyt wiele osób. Nie można zbyt mało. A jeśli ktoś pomyśli, że oskarżenia wobec rodaków nie są prawdziwe, istnieje prosta odpowiedź. Partia decyduje o tym, co jest prawdziwe. W dyktaturze istnieje ważniejsza prawda. Jest nią prawda władzy. Przedefiniowawszy prawdę dla milionów obywateli, Stalin utrzymał kontrolę nad Związkiem Radzieckim przez kolejnych 15 lat. Myślicie pewnie, że zapisał się w historii jako czarny charakter, ale prawda jest bardziej złożona. Dla wielu osób to wspaniały przywódca. Za cenę wielu ludzkich istnień przekształcił społeczeństwo radzieckie z rolniczego w przemysłowe. Jeśli definicją sukcesu jest osiągnięcie celów, to odniósł wielki sukces. Znacie już tajemnicę rządów Stalina. Ale tyrania to nie tylko kontrola umysłów. To także przebudowa społeczeństwa na własne podobieństwo. Weźcie przykład z Muejamara al-Kaddafiego, którego wizja i bogactwo naftowe zamieniły naród libijski w jego osobistą świątynię. Moi ludzie mnie kochają. Co może pójść nie tak? Napisy Krzysztof Bożejewicz.